Wpłacamy pewien dług wobec redaktora Giedroycia, a także tego środowiska, bo przecież wbrew temu, co się niekiedy mówi, to nie było dzieło tylko Jerzego Giedroycia. Mówię tutaj o Instytucie Literackim, o Bibliotece Kultury, o samej kulturze, o zeszytach historycznych. Wspólne dzieło ludzi, których potrafił wokół siebie redaktor zgromadzić. W czasie twojej wypowiedzi, Rafale, myślałem sobie nad tym, jaki jest mój Giedroyć. I to niełatwe pytanie, ale to, co odpowiedź niełatwa na to trudne pytanie, ale to, co narzuca mi się najbardziej w tej pogoni myśli, to świadomość, że Jerzy Giedroyć był szalenie krytyczny wobec Polaków, zarówno tych żyjących na emigracji, jak i też w kraju. Zaryzykowałbym twierdzenie, że Polacy nie dorastali do tej wizji Polski, którą sobie stworzył, którą hołbił i którą starał się realizować. Przypominał w tym trochę nastawieniu Józefa Piłsudskiego i zresztą sam czynił niejednokrotnie takie odniesienia. Bez wątpienia tak. W liście do Józefa Witlina, w którym po raz kolejny narzekał właśnie na rodaków, mówił, że w zasadzie są dwie możliwości: albo wypisać się z tego narodu, albo próbować jednak chociaż w części go zmienić. I oczywiście wybrał tą drugą drogę. Drogę, która była de facto drogą służby Polsce, polskiej kulturze, no i także siłą rzeczy polskiej historiografii. I właśnie Giedroyć jako człowiek służby wielkiej idei wydaje mi się tym, kto mnie najbardziej fascynuje. Wielu podkreśla, że właśnie takiemu nastawieniu redaktor podporządkował swoje relacje z innymi ludźmi. Jest w tej diagnozie bardzo wiele prawdy. Niektórzy twierdzą, nie bez racji, że starał się wyciskać ludzi jak cytryny, a kiedy nie byli mu już potrzebni, nie byli zdolni napisać dobrego tekstu, podjąć się załatwienia jakiejś sprawy, przerywał z nimi kontakty. I to rzeczywiście miało miejsce, chociaż trzeba by od razu do tego dodać pewną glosę, a mianowicie kiedy ktoś, kto z nim współpracował i ta współpraca uległa osłabieniu czy wręcz zerwaniu, znajdował się w potrzebie, był chory, żył w niedostatku, czy jeszcze jakieś inne nieszczęście go spotykało, Giedroyć natychmiast zapominał o wszystkich dawnych urazach czy swoich krytycznych opiniach i starał się możliwie jak najbardziej dyskretnie spieszyć tym ludziom z pomocą. Wręcz powiedziałbym, urzekająca jest troska o ludzi, których znał, których uważał za ważnych dla polskiej kultury. Być może dopiero wtedy uświadamiał sobie, jak ważni oni byli również dla niego. Na co dzień jednak, no, generalnie
miał na uwadze interes, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, pisma i możliwość realizacji, czy przybliżenia się do realizacji tej wielkiej idei. W jednym z listów do Józefa Czapskiego napisał: ja sobie nie mogę pozwolić na luksus bezinteresownej lektury. Każdy maszynopis, który brał do ręki, tłumaczył, czyta pod kątem wykorzystania go albo w Bibliotece Kultury, albo też w samym periodyku. Być może to taka skaza zawodowych redaktorów, no ale można by odnieść wrażenie, że Giedroyć postanowił, że niemal całe życie będzie w pracy, że ta praca zastąpi mu te sfery, które każdy inny człowiek stara się chronić, stara się zachować wyłącznie dla siebie lub swoich najbliższych. To myślę sobie tak, że każdy z kto zajmował się czy zajmuje się kulturą, ma tak naprawdę swojego Jerzego Giedroycia. I może na ten temat warto byłoby coś powiedzieć. Ja mogę złożyć taką deklarację, że to dla mnie po pierwsze samotny emigrant, który nie znalazł wspólnego języka z głównym nurtem drugiej wielkiej emigracji, którym była tak zwana niezłomna emigracja w Wielkiej Brytanii, związana z władzami polskimi na uchodźstwie, iść własną drogą i dzięki wielkiej determinacji osiągnął sukces. Po drugie, Jerzy Giedroyć to jeden z niewielu emigrantów tych politycznych po II wojnie światowej, który życzliwie, z empatią patrzył na kraj i wielokrotnie podkreślał w stosunku do kraju. To pozwoliło mu zostać, jak to sobie kiedyś omawialiśmy ze Sławkiem, patronem polskiego rewizjonizmu. Tego rewizjonizmu, który dzisiaj w oficjalnej polityce historycznej jest wyklinany, bo jest dowodem kolaboracji z reżimem komunistycznym, cywilną, i widział głęboki sens w popieraniu tych nurtów kontestujących władzę komunistyczne z lewicowych pozycji. Wreszcie dla mnie Jerzy Giedroyć to twórca, jak pisaliśmy we wstępie do naszej edycji, własnej koncepcji polityki historycznej, polityki zdominowanej przez jego indywidualność, ale jednocześnie polityki wielogłosowej, polityki, która do dzisiaj pozostaje aktualna w tym sensie, że te jego dokonania wskazują, że namysł nad miejscem Polski w Europie powinien być namysłem krytycznym, powinien uwzględniać szczególną rolę naszych relacji z sąsiadami. Tutaj Giedroyć jako patron dialogu polsko-ukraińskiego. Wreszcie ta polityka historyczna jest takim ostrzeżeniem przed
zanurzeniem się w świecie megalomanii narodowej, polskiej wyjątkowości i tak dalej, i tak dalej.